Także proszę Państwa, wszystko jest, niczego nie brakuje. W Warszawie wszystko jest, niczego nie brakuje. Warszawa jest bardzo duża. Wszystkiego jest na pęczki. Nawet niektórzy są skłonni mówić, że jest to wielka wiocha, proszę Państwa. Gdy jesteśmy na Mazowszu, nad Wisłą, tu pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem i Krakowem, proszę Państwa. Warszawa jest wielka. Gdy nadaje nasze radio, tutaj z centrum Warszawy, Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langström Extra, to szczególnie dzisiaj nasze radio Koncita wielkość Warszawy podkreśla. Narodowe. Biblioteka dzisiaj była narodowa. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Buf na dobrą, ale że tam papież otworzył, no to ona będzie i jutro zamknięta na modły u świętej Anny, nawet jeszcze i w poniedziałek będzie zamknięta i dopiero we wtorek po południu Biblioteka Uniwersytetu będzie Warszawskiego. Zamknięta Warszawa się modli, Warszawa się bardzo modli. No, Mysia Linia teraz weszła i ja myślę, że to i dobrze, bo chociaż ludzie się dowiedzą, co to znaczy się modlić, prawda? Może się nauczą. No, Ojcze nasz, może się dowiedzą, że to chodzi o imię Boże Jahwe. Święć się imię Twoje, który jesteś w niebie. Przyjdź królestwo Twoje. O jakie królestwo tutaj chodzi? Bądź wola. Jaka to wola Boża? Czy to wolą Bożą to jest to, że ludzie się tak nienawidzą, zabijają się, że w ogóle umierają? Kto ten system zmieni? Właśnie. Po co oni tego Jezusa zabili? Po co?